W tym nagraniu przedstawię Ci zasady nazewnictwa węglowodorów bicyklicznych, które mają w swojej strukturze jedynie wiązania pojedyncze. Do tej pory mówiłam o związkach monocyklicznych, o cykloalkanach. Składały się one z jednego pierścienia. Weźmy cykloheksan. Oczywiście jest on związkiem monocyklicznym, ale teraz do tego cykloalkanu dołączmy jakiś drugi pierścień. Powiedzmy, dorysuję coś takiego. Teraz mamy do czynienia z węglowodorem dwupierścieniowym bicyklicznym. Zwróć uwagę na to, że te dwa węgle należą zarówno do tego, jak i tego pierścienia. Te atomy węgla nazywa się mostkowymi atomami węgla. Łączą one ze sobą dwa łańcuchy, które inaczej możemy nazwać mostkami. Przejdźmy do zasad nazewnictwa węglowodorów bicyklicznych. Najpierw, jak w każdym już omawianym przypadku, liczymy ile mamy atomów węgla. Więc tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomów węgla. Następnie, aby nadać nazwę takiego nasyconego węglowodoru bicyklicznego, to do nazwy węglowodoru acyklicznego o tej samej liczbie atomów węgla dodajemy przedrostek bicyklo. Więc tu mamy bicyklooktan. Ale to jeszcze nie koniec. W nazwie tego węglowodoru należy wskazać liczbę atomów węgla w każdym z trzech łańcuchów, które łączą dwa mostkowe atomy węgla. Liczba atomów węgla dla każdego łańcucha podaje się w nawiasie kwadratowym, zaczynając od podania liczby atomów w najdłuższym łańcuchu, a następnie pilnując sekwencji malejącej, poszczególne liczby oddziela się od siebie kropkami. W liczeniu węgli przypadających na jeden łańcuch, tak zwany mostek, nie uwzględniamy dwóch węgli mostkowych. Więc w najdłuższym łańcuchu mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery atomy węgla. Następnie mamy dwa atomy węgla w tym łańcuchu i zero atomów węgla w tym łańcuchu. Nazwa tego węglowodoru to bicyklo 4,2,0 oktan. Ważną zasadą jest również ta, która mówi, że numeracją atomów węgla zaczyna się od jednego z atomów mostkowych i prowadzi wzdłuż najdłuższego łańcucha do drugiego atomu mostkowego. Następnie numeruje się atomy w kolejnym dłuższym łańcuchu mostku i na końcu atomy węgla w najkrótszym łańcuchu. W tym przypadku w najkrótszym łańcuchu nie mamy w ogóle atomów węgla. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Taką cząsteczkę możemy zapisać w dwojaki sposób. Albo tak, albo tak. Tutaj ta cząsteczka wydaje się być bardziej trójwymiarowa. Zaznaczmy węgle mostkowe. Teraz policzmy, ile mamy atomów węgla w całej cząsteczce. Mamy tutaj 7 atomów węgla. Więc jest to bicykloheptan. Teraz już tylko wystarczy policzyć, ile mamy atomów węgla w poszczególnych mostkach. Tu mamy dwa atomy węgla, tutaj również mamy dwa atomy węgla, a tutaj mamy jeden atom węgla. Nazwa tego dwupierścieniowego węglowodoru to bicyklo 2,21 heptan. Jest to nazwa systematyczna tego węglowodoru nasyconego. W tym przypadku, jak mamy dwa mostki o tej samej długości, nie ma znaczenia, w którą stronę będziemy numerować atomy węgla w cząsteczce. Musimy zacząć od dowolnego atomu mostkowego, a następnie numerujemy np. Na w prawo do kolejnego atomu mostkowego. Idziemy dalej i dopiero na końcu numerujemy ten atom węgla, który znajduje się w najkrótszym mostku. Jako ciekawostkę mogę podać Ci, że ta cząsteczka ma też nazwę zwyczajową. Brzmi ona Norboran. Przejdźmy do następnego przykładu. Teraz dla utrudnienia mamy do czynienia z rozgałęzionym bicyklowęglowodorem. Najpierw zastanówmy się, jak ponormerować atomy węgla w rdzeniu związku. Szukamy najdłuższego mostka. Tutaj mamy trzy atomy węgla, a tutaj dwa atomy. Teraz kolejne pytanie, od którego węgla mostkowego rozpocząć? No i tutaj musimy pamiętać o zasadzie, by podstawniki znajdowały się przy możliwie jak najniższym lokancie. Jeżeli zaczniemy numerować od tego atomu węgla, to ten podstawnik znajdzie się przy siódmym atomie, a ten przy ósmym atomie węgla. Natomiast jeśli zaczniemy numerować od tego węgla mostkowego, to podstawniki będą przy szóstym i ósmym atomie węgla. I ta opcja jest poprawna. Suma lokantów, przy których znajdują się podstawniki, tu jest mniejsza niż w poprzednim przypadku. Nazwijmy główną część związku. Mamy w niej 8 atomów węgla, więc jest to bicyklooktan. Dodajmy teraz do nazwy liczbę atomów węgla w poszczególnych mostkach. W tym mostku mamy 3 atomy węgla. W tym mamy dwa, a w tym jeden atom węgla. Bicyklo 3, 2, 1 oktan. Teraz wystarczy dodać nazwy podstawników, poprzedzając je odpowiednimi lokantami, przy których się znajdują. To robi się tak jak dla każdego przypadku omawianego w poprzednich nagraniach. Mamy tutaj dwie grupy metylowe przy szóstym i ósmym lokancie. W takim razie nazwa węglowodoru to 6, 8, Dimetylo bicyklo 321 2 1, oktan.